Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Internet donosi, że hotele, kwatery i apartamenty oraz domki wypoczynkowe w Zakopanem i w okolicach w długi czerwcowy weekend pękały w szwach. A prasa pisze tak. Turyści w Tatrach dopisali, ale nie przestrzegali reżimu sanitarnego. No to przecież wyjście jest jedno. Tam trzeba na przyszłość postawić baców. Bacowie doskonale wiedzą, co robić z baranami. Wstawaj! Wstawaj, szkoda dnia! Są przecieki, a przecieki to już o tym nasze fakty mówią, fakty sportowe również w RMF FM. Wiadomo, jak UEFA chce rozegrać Ligę Mistrzów. Wyłonieni ćwierćfinaliści polecą do Lizbony i tam w połowie sierpnia będą mecze. Bez rewanżów, tylko jedno spotkanie na neutralnym terenie. To jest jakby fajnie, okej. Okay. Tylko trzeba jeszcze ustalić, kto w finale Ligi Mistrzów przegra z Polakami. No i jesteśmy w domu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia, tu RMF FM. Mam dla was fajną informację, znalazłem na rmf24.pl. Okazuje się, że w naszej galaktyce Drogi Mlecznej jest teraz 36 aktywnych i inteligentnych cywilizacji, tak twierdzą brytyjscy uczeni. Tylko ciężko z nimi pogadać, wiecie, bo średnie odległości między cywilizacjami to 17 tysięcy lat świetlnych. To chyba ciężej dogadać się jedynie, nie wiem, miłośnikom PiSu z miłośnikami Platformy Obywatelskiej. Ale może nie o odległość tu chodzi. Może oni po prostu nie chcą z nami gadać. Wiecie, przylecieli, zobaczyli, co się dzieje, powiedzieli nie, dziękujemy, cześć i odlecieli. I to byłby nawet, powiem wam, dowód na ich inteligencję. Wstawaj! Wstawaj, szkoda dnia! Internet, cytat z premiera Mateusza Morawieckiego. Pamiętajmy, że pomimo odmrożenia gospodarki wciąż musimy się pilnować. Tak, żeby na przykład nie palnąć znów czegoś głupiego o LGBT. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. I bardzo dobrze, tak właśnie trzeba rzucać bagnet, skakać przez mury. Nie możemy się bać rzeczywistości, ona nie jest wcale taka straszna, jakby się mogło wydawać. 12,2 miliony, dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, mam akurat dzisiaj 41. rocznicę ślubu. No ale nie mam pomysła, co zaprezentować dzisiaj żonie, albo co jej kupić, co jej dać. Aha. No, jakby pan mógł mi coś podpowiedzieć. Jestem z Jaworzna, mam na imię Wiesiu. Dobra, Wieśku, no to w takim razie ukłonę dla żony, uściski przekaż. Nie, ona jeszcze śpi, bo ona długo lubi spać. No to kurczę, może skoro tak długo śpi, a to już ta rocznica, to może budzik, żebyście mieli dla siebie więcej czasu. Właśnie, ale to ma być prezent dla niej, a skoro lubi spać, to no to nie wiem. No to może pościel z koguta, bo i się wyśpi i kogut wcześniej wstaje. Może, że kukuryku chodzi. Taka pościel, co jej zrobi z rana kukuryku. Nie zaglądajmy ludziom pod pierzynę. 3-3-2-2, piszcie, jeśli macie wasze pomysły na to, jak pomóc Waldku. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Na, i to każdy może o poranku do porannej kawy śpiewać z nami. Na. I jedziemy. Nalej kawa. To potem rymować sobie. Chwilę wcześniej prosiliśmy was o pomoc Waldkowi, naszemu słuchaczowi, bo Waldek dzisiaj obchodzi z żoną rocznicę 41. Nie wie chłop, co ma jej sprezentować, a jak zdradził, lubi sobie żoneczka pospać i cieszę się, że nam pomagacie. Dobry, ja z tym pomysłem, żeby tej kolegę ratować z tą rocznicą, ja myślę, że niech Wiesiu da żonie 41 zł. Niech zastaneje kobieta. I niech się cieszy, że to nie pierwsza rocznica. Dzień dobry. Ja myślę, że powinien kupić żonie łóżko wodne. Ona by spała, on by się czuł jak na rybach. Idealne rozwiązanie. A ja tu mam jeszcze SMS-a do tego łóżka wodnego. Waldek od Pawła. Waldek, wskocz pod tę pierzynę i zróbcie sobie taką rocznicę, żeby sąsiedzi wyszli na papierosa. Pozdrawiam. Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM. Ozier, take me to church. Zabierz mnie do kościoła. Pewnie się wczoraj nie było na mszy, co? Albo nie mam pojęcia. A może był, tylko wyszedł po pierwszym klękaniu, a to się nie liczy wtedy. No ale w poniedziałek był. Ja przez to wiesz, zaczynamy. Ale w poniedziałki też są msze, wiesz. Wiadomo, no. Zostawmy go.
Jest historia, to RMF też o tym mówił. 82-latek, graficiarz z Krakowa. Napisał na sukiennicach Duda 2020 i no mają go zatrzymali, usłyszał zarzuty. Grozi panu 8 lat więzienia. O Jezu, to 90 lat jakby wyszedł. Matko, ale to czemu nie można? To jest przecież taka miła odmiana, bo zawsze tylko Wisła i Krakowia, Wisła i Krakowia. I według mnie to jest okoliczność łagodząca. Jakaś jest, tak. Ja bym temu graficiarzowi za karę kazał to zmyć. No ale i? Wcześniej bym zmienił napis na Trzaskowski 2020. No. To jest 3 razy dłuższe nazwisko. A niech się ten graficiarz męczy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Bob Sinclair, takie numery z taką energią, tylko w RMF FM, tylko we Wstawaj, szkoda dnia. Mnie się wydaje, że potrafię grać to na klawiszach, ale to zazwyczaj w późniejszym etapie imprezy. Kiedyś nagramy i cała Polska posłucha. Dobra. Dlaczego polski samochód elektryczny jeszcze nie jeździ? To jest pytanie, tak? Tak, tak, tak. Jacek Sasin, gość dzisiejszej rozmowy dnia Roberta Mazurka. On tłumaczy w internecie, w sieci, że my się nie wycofujemy, że my jesteśmy przygotowani, że prototypy są, że finansowanie jest, że plany też są, że działa. Mamy i tak kilka akapitów dalej. No to słuchaj, nie wiem, jakieś argumenty to są jednak, no ta, prawda? No. Ale nie można prościej i najzwyczajniej w świecie, że polski samochód elektryczny jeszcze nie jeździ, bo nie ma takiego długiego przedłużacza. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia.